Jesteśmy w Gdańsku nad Motławą. Tutaj się odbywa impreza Baltic Sail, a przypłynął statek norweski Baltic Balty. O. Kapitan. Weź od niego album. Moja adiutance, marihuana. Taki mamy duży statek. Kapitan, Sai meters. Yes? 100? 40. Yes? Idziemy dalej. Idziemy na Camelota. Ahoj! Idziemy na inny statek. No tutaj na Motławie jest... Tutaj jest Filharmonia. Po drugiej stronie Motławy. Tu mamy... Tutaj... Cumy zostawić. Proszę nie ruszać cum. Ahoj! Pani co tak siedzi pod tą latarnią? Że powiem, tu nie pani rewir. Pomorska Telewizja Narodowa. Tutaj mamy różne takie suweniry. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Co wy tu macie, dziewczyny? Pani tak się chce załapać na buziaka. Co pani, co macie tutaj, powiedz lepiej. Ja kręcę dla Pomorskiej Telewizji Narodowej film. Może powiesz, co tu masz. Same piękne rzeczy. Na przykład? No tak, piękna dziewczyna na przykład. Modele żaglowców. Modele, o tam są. Lampy marynistyczne. Lampy, tak. A co to jest? To jest rekin, co to jest? Czy delfin, koście. Wszystko co... No, noże, sztylety. Tu wszystko można w Gdańsku nad Motławą dostać dzisiaj. I jutro też, tak? Jutro też jesteście? Jesteśmy. Oczywiście. Idziemy, tu piękne żaglowce mamy, miniatury. Ameryka. No. Zapraszamy, Pomorska Telewizja Narodowa zaprasza na Motławę. Ahoj! Pomorska Telewizja Narodowa, co wy tu macie? Witam. Witam. Czerwony korsarz. Witam. Co tutaj Czartyry, się dzieje? Rejsy. Rejsy. Dokąd szkolenia. Można popłynąć z wami? Wszędzie. A szkolicie kogo? Żeglarzy? Sterników? Motorowodniaków, tak. Długo już ta firma działa? Ile lat? Niedługo, 16 lat. 16, no troszeczkę jest. Powodzenia, niech was Neptun błogosławi. Polski Związek Żeglarski. Gdzie to jest ten... Witam. Gdzie to jest Polski Związek Żeglarski? Pomorska Telewizja Narodowa. Witam. Czerwony korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa. Witam pana. Witam. Proszę pana, pan tu jest stąd? Z tego stoiska? Stąd. A co to jest? Niewidzialna ręka? Niewidzialna wystawa to jest taki projekt wystawa. Plenerowy. Projekt. Wystawy, który tutaj ma też propagować żeglarstwo. Żeglarstwo. Osób niewidomych. Aha. Osób na kamerę. Przy właśnie. Okazji Imago Maris, fundacja, z którą pływamy, fundacja. Pływaliśmy, na Camelocie jesteśmy. Na Camelocie byłem, ja jestem zaprzyjaźniony z kapitanem Camelota, no właśnie, z panem to Krzysztofem. My pływamy jako część załogi teraz Camelota też. O... Jak się pływa z Camelocie? No bardzo dobrze, jak bardzo dobrze. Z kapitanem, z Krzyśkiem. Z Krzyśkiem jest bardzo dobrze. Z kapitanem tylko kapitanem. Idziemy do Krzyśka teraz, ahoj. Tak jest, my też. Ahoj, a co tutaj się dzieje, Pomorska Telewizja Narodowa? Co to za namiot? Pomorski Związek Żeglarski. Właśnie, a mam pytanie, bo zaginęła legitymacja sternika morskiego, jak to teraz można wyrobić u was? To do pana Leszka Babko, proszę. A gdzie jest Leszek? W Gdyni naprzeciwko Błyskawicy, z Krakościuszki. I tam jest adres i tam można sobie, dokładnie. Bo teraz sternik jachtowy to teraz jest sternik morski po zmianie przepisów, tak? Tak mi się wydaje. Tak jest. No tutaj mamy żaglówkę, taką Energa się reklamuje. To jest taki mały żaglowiec. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz. Co wy to robicie, dziewczyny? My tutaj zabawiamy się z dziećmi. Dziećmi? A gdzie te dzieci? No właśnie przerwa. Gorąco było, poszły na obiad. No powodzenia, bawcie te dzieci, bawcie, bo warto uczyć ich tematyki morskiej. Ahoj. Dziękujemy szkółkę. Bardzo dobrze. Tu mamy rower, proszę państwa, tutaj mamy rower. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy na tym rowerze tu robicie? Kawkę na rowerze. Pani pedałuje i kawa leci. Tak. Jasne. Dobra. Witamy.
A tu lody mają. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pan tutaj... Korsarza, proszę pana. Co pan tutaj robi, proszę pana, w tym, tej budzie? Co pan, tu kręci? Te lody kręci. Lody pan kręci. Kręci pan lody? No, lody różnego rodzaju. Posypką i bez. O, smaczne lody? Dobre lody? Dobre. Dobre. Pomorska Telewizja Narodowa. Skąd państwo przyjechali? Łodzi. Z Łodzi. A bez wiosła państwo tak? No, trzeba wiosło mieć? Bo tu woda. Mamy w aucie. Dobra, tu lody stoją. A tutaj mamy pirata. Pirata na Motławie. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy tu robicie? Piraci przejęli ten statek? No tak. A ja jestem Czerwony Korsarz. Ahoj, pozdrawiam. Ahoj, Pomorska Telewizja Narodowa. Pan co tu robi, panie kapitanie? Co moje? A pan tu wozi ludzi? Na drugą stronę czy jak? Na drugą stronę Motławy czy jak? Nie, do Westerplatte. Aż do Westerplatte. I ile tu wchodzi na tą łatkę? 14. O, i ryby są. No, rejsy turystyczne. Gdańsk. Tutaj mamy ten. Idziemy do Kamelota. Gdzie jest Kamelot? Gdzie jest Kamelot? O, tam jest Kamelot. Idziemy na Kamelota. Dzień dobry. Idziemy na Kamelota wszyscy. Ahoj. Idziemy na Kamelota. Marihuana, chodź na Kamelota. Dzień dobry, Bryzacz. Pomorska Telewizja Narodowa, cześć. Witam, Czerwony Korsarz. Wszyscy na Kamelota idziecie? Oczywiście. Puśćcie mnie tutaj, bo ja z kamerą muszę tam do kapitana się dostać. Ja na wywiad przyszedłem. Pomorska Telewizja Narodowa, dzień dobry panie kapitanie. Cześć. Tutaj proszę pana, przyszliśmy z panem wywiad zrobić, Pomorska Telewizja Narodowa. Pan tu stempluje wszystkich? Tak, panie kapitanie, bo to każdy chce mieć pana pieczątkę, panie Krzysztof. No to dawaj pan tutaj, to no, zaraz to robimy, o tak o. O, tak już wygląda pieczątka Kamelota. Kamelota, no. Pan już ma pieczątkę? Jeszcze raz? Mam. Nie ma? Tak? Pokazać. Nie, mojej pan nie ma. No, ja też mam swoją. Dzień dobry, witam, Czerwony Korsarz Gdańska. Statek jest przyjęty, abordażu. Płyniemy teraz na Hel. No, panie kapitanie, pan powie coś o tej jednostce, w którym roku była zbudowana? 1900, nie. No tak dokładnie pan pomyśli. Tam jest napisane. No, ale ja nie wiem co jest napisane, ja pana pytam. 1982. 82. A jaka długość kadłuba? 17 metr. A ponieważ pan powie, a głębokość zanurzenia jakie to ma? 1,70 m. A żagla dużo pan... Proszę tego nie przekazywać. Nie, to jest ściśle tajne tylko przez poufne, tak jest. A to jest proszę pana łódka, która port ma gdzie? Szczecin. I pan tu przypłynął ze Szczecina? No niestety, tak. Chciało się panu? Siła wyższa. Neptun kazał. No, rozumiem. Panie Krzysztofie, a co do tej wielkości żagla, to ile mamy tych, mówił pan, metrów? 150. Ile masztów? Dwa. I to, spinaker też pan wyrzuca? Nie wyrzucam, on nam się jeszcze przyda. Zostawił pan to sobie jeszcze, na później? Jeszcze jest, nie będziemy go wyrzucać. No i gdzie pan płynie stąd z Baltic Sea potem, panie Krzysztof? Do Wolina. Dokąd? Do Wolina. Aha, no to do Wolina. Rozumiem. Dobra, a państwo skąd? Pani? Skąd przyjechała? Trójmiasto. No miasto jest jedno, albo Gdańsk, albo Sopot, Gdynia. Nikt nie mieszka w trzech miastach. No tu pani na trzech nogach chyba chodzi. Oj, dajemy radę. No tak, jasne. A pani skąd? Ja też z Trójmiasta. Ale z miasta jakiego? No z Trójmiasta. Czy mają, nie ma takiego miasta jak Trójmiasto. Jest Sopot, albo Gdańsk, albo Gdynia. Ja nie rozumiem, jak ktoś może mieszkać w trzech miastach naraz. Pani chyba coś się pomyliła. W którym mieście nikt nie mieszka. Że mają, ja mieszkam w Gdańsku od urodzenia, ja dobrze rozumiem. Ja mieszkam w Gdańsku i się przyznaję, a pani się nie chce przyznać. Gdzie? A pani? Gdańska. No i co? No i co się swojego miasta? Miasta brać i wstydzić. Pani się wstydzi swojego miasta chyba, co? Nie, proszę pana, no, wygląda ja tak, jestem z Gdyni, mieszkam w Gdańsku. Trochę zaczął, to rozumiem, że ja mogę wychodzić. Że panią, mnie interesuje, gdzie pani żyje na co dzień, a gdzie pani przebywa, to proszę panią, ja przebywam, proszę panią, w Szczecinie też czasami. No, ostatnio na operacji Żagiel byłem tam, na Baltic tam. Nie pirat, proszę panią, jestem Czerwonym Korsarzem, przedstawiłem się. Pomorska Telewizja Narodowa, witam panią. No, czy pani uważa, co pani mówi? Pani odróżnia pirata, że pana urząd skarbowy, nic do mnie nie ma. Ale bo ja, proszę pana, prowadzę fundację non-profit, więc nic urząd skarbowy do nas nie ma. A, to rozumiem. Telewizja jest niezależna. Rozumiem. Od pana też. Idziemy na dół, do piwnicy. Tego, gdzie myśmy weszli, panie kapitanie? Co tu jest za pomieszczenie? Do Kambuza. Do Kambuza. W Kambuzie siedzi gościu i czyta książkę. Jaką książkę czytasz, przyjacielu? Jachty.
O jachty. No i co? Coś tam ciekawego jest? Oczywiście. A wasz pan to kto, to kto tutaj na tym? Załoga? Załoga. I jaki stopień pan ma tutaj na tym? Sternik. Sternik. Morski. 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 I pan steruje dokąd? Gdzie załoga życzy sobie. Tak, no kapitan chyba to musi życzyć, nie? Przede wszystkim. Kapitan to zarządza. Proszę zejść na dół, pani Maria. Proszę panią. Tu mamy kuchnię. Kuchnię mamy też. Tak. To mamy nic, ten sypialne. Jakby to nie widzę. No nie, tu nic nie trzeba widzieć. No. A pan też pływa na tym statku? Tak. A jak pan, a skąd pan dokąd płynie teraz? W jaki rejs? Po zatoce tutaj. A, po zatoce, tak. Godzinę trochę. Wypływamy. Godzinę stąd, w tom i w godzinę z powrotem. Godzinę tam się kręcimy i godzinę wracamy, zdaje się, tak? Jasne, jasne. O Jezus, o, Maria, jak tu duszny. Kapok musi być, tak, dla Gabrysia. Tak, dla Gabrysia. Gabrysiu duży? Mały? Co? Mały Gabryś? Gabryś to jest ten mały chłopiec mój. Aha, to jest katolicik. Twój. O, tutaj właśnie są takie te wizytówki, jestem z Gdańska. To już odpływamy? 15 minut mówię, że jeszcze. No, ale się nie grzeje. No to już... Gdzie jest marihuana? Marihuana, gdzie jest moja adiutantka? Gdzie? Trzeba na drugi światek. A nie idziemy z wami płynąć? Rejs? Filmuję. Słuchaj, jest za dużo, zobacz, policz ile tu... Marihuana, dlaczego ty nie weszłaś? I teraz przez ciebie ja muszę wyjść. Jutro pogadam. Na razie. Bo ja chciałem z wami popłynąć i nakręcić jakiś film z tego. Wiem, to może następny plan. Dobra, okej, okay, na razie, ahoj. Ahoj. Odpływajcie. Stopy wody pod kilem. I ten sposób jesteśmy tutaj. Tak wygląda tutaj nabrzeże Motławy dzisiaj. Albatros płynie. Co tam pijemy? Rum? Wodę. Wodę, ci to wiem. No właśnie, woda dobra rzecz. Ahoj tam na Albatrosie! Dokąd to płyniecie? Do Mariny! Do Mariny! Krix Marine. O, fotel to kapitański fotel. Tak, tam proszę nie siadać, bo parzy w dupę. Mucha nie siada. A co to? Dziennik pokładowy? Tak. O, energa, geja. Piosenki są nawet, o, można sobie zaśpiewać. No proszę, tutaj można pływać i śpiewać nawet. Czyli pływać śpiewająco. Ahoj! Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia, zapraszam na YouTube'a. Idziemy dalej, tutaj mamy na statek generał Zaruski. Tak wygląda bryza H. No i to jest nasz statek flagowy Gdańska, generał Zaruski. Ahoj, Pomorska Telewizja Narodowa pozdrawia. Taki mamy duży statek generał Zaruski. Płyniecie gdzieś? Nie, wróciliśmy. A gdzie byliście? Na zatoce? Nie udzielam wywiadu. Bo nie możesz, nieuprawniony żeś. Ahoj. Co tam palicie, marihuana, haszysz? Wszystko naraz. No. Generał Zaruski, flagowa jednostka gdańska. Tutaj mamy tawernę dominikańską, świeża rybka. A tu stoi Quaipeda Brabander. O. Brabander, tak pisze na rufie, jest Quaipedy. Quaipeda Uniwersytet w Quaipedzie jest i ma taką właśnie jednostkę pływającą. Ahoj! Polish Television National. Ahoj, kapitan! Polish Television National. Spokojnie, sternik morski jestem. Panie kapitanie, kapitan, please, speak television. Is sail meters is your ship? Sail meters? No kapitan siedzi zajęty, nie chce gadać. Nierozmowny ten kapitan. Przepraszam. Stresowany przed rejsem. Trudno. Zdarza się. Ahoj. Ahoj. Polish Television National. Brabander.
I tak wygląda bukszpryt, to jest ten właśnie drzewiec z przodu, to jest bukszpryt. No i tak to na Mocławie mamy dzisiaj jeszcze i jutro Baltic Sail. Tam w oddali widać wielki hotel Hilton. Zapraszamy wszystkich do Gdańska na Baltic Sail 2015. Jeszcze jutro będzie ta impreza trwała. Ahoj, Czerwony Korsarz pozdrawia z Gdańska Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa.